Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Speedruna 4.0, gdzie gram na 10 minut, komentuję ruchy, plany i wszystkie tutaj moje myśli, zdradzam. 1340 przeciwnik ma ranking, jedziemy. No i E6, obrona francuska. No dobrze, grajmy normalnie obronę francuską posunięciem D4, jest D5. Myślę, że skoczek C3 jest ciekawe. Może być ostre z uwagi na goniec B4, ale C5 to się chyba nie gra. C5 się gra jak skoczek stoi na D2, tylko kwestia teraz wykorzystania tego. Możliwe, że trzeba bić. Bić. Możliwe, że trzeba zbić. Więc zbijemy i się zaraz dowiemy. Bicie tutaj, bo chodzi o to, że atakujemy bezpośrednio teraz pionka. No przeciwnik tego pionka oddaje, mógł tak zagrać, ale jakby tak zagrał, tutaj jakby zagrał tak, to bym zagrał chyba skoczek E4, bym bronił tego uparcie. No w tym momencie to hetman D5. Zbijam na czysto pionka, grożę widełkami, partia białymi jest wygrana. Tak, śmiało to stwierdzam, ta pozycja jest kompletnie wygrana. Jeszcze goniec B6 w ogóle, czyli mogę tego gońca bezkarnie zbić, a to jest bardzo dobry goniec. I szybkie wyprowadzenie gońca z tempem, z atakiem na pionka. No nic prostszego. Te pionki są fatalne. Wyprowadzę gońca na B5, zwiążę skoczka i grożę wybiciem na B6. Kolejne groźby, kolejne problemy ze strony przeciwnika. Teraz tak, skoczek. No tak, chyba trzeba skorzystać i zbić, choć z drugiej strony on zrobi roszadę, będzie miał rozwój. Więc pomyślmy. Nie, no myślę, że wyprowadzenie skoczka może być najlepsze. Nie będę kusił się, żeby zbić pionka. Jednego już mam. Nie muszę się teraz tym też martwić. I też zrobię roszadę. Zrobię roszadę, żeby problemy były z głowy, jeśli chodzi o rozwój. To jest, myślę, że najważniejsze. Wieża zagrała na A5. Tu myślę, że A4 będzie najlepsze. Z uwagi na to, że tutaj tego gońca ładnie bronię, pozbywam się też opcji takiej, że tutaj pionka mi nie będzie atakował, nie atakowała wieża. No ale B4 i co? Widełki jak znalazł. Widełki jak marzenie, słuchajcie. B4 i zdobywam figurę. No tutaj przeciwnik, jasne, że może wybić i wybić, stracić tylko jakość, ale to jest aż jakość tak naprawdę, więc no, pozycja jest kompletnie wygrana. No i cóż, przeciwnik popełnił podstawowe błędy, po prostu zagrał źle debiut i zostało to wykorzystane. Jeszcze tego gońca tak feralnie oddał. Czarnopolowego. No i teraz dopiero zaczyna myśleć, co jest już za późno. Właśnie zastanawiać się trzeba zawsze przed, a nie jak są kłopoty, ale to jest też takie ludzkie, jak to często bywa wśród szachistów. Długo myślimy, gdy mamy już jesteśmy w tarapatach, mamy kłopoty w pozycji, więc często to tak wygląda. No wieża A7, przeciwnik postanowił oddać więcej, no przypuszczam, że zbije za szybko i dostanie kolejne dzięki. Tutaj jedna z wież, znaczy jakość po prostu, ginie. No dobra, no przeciwnik poddał, no słusznie, bo za dużo figur stracił. No ale to wynika właśnie z jego błędów, które zostały wykorzystane. Jedziemy dalej. 1329, zawodnicy pojawiają się już bardzo ciekawi. Znaczy ciekawsi niż z rankingu oczywiście 500, gdzie wszyscy zarzucali, że a zobaczcie, że za niski poziom. Słuchajcie, Szewczyk nam się szykuje. Pokażę wam teraz fantastyczną obronę przed Szewczykiem. Skoczek na C6 i bronię pionka. No tutaj grozi mat na F7, więc najprostszym rozwiązaniem, jak ktoś nie wie jak grać figurkami i pionkami, no to hetman E7, ale G6 jest najlepsze. Z uwagi, że z tempem atakujemy hetmana i hetman może odejść na F3, dalej próba jest mata, więc skoczek F6. Słuchajcie, zasunięcie, a ja mam figury w grze. C6, czyli przeciwnik nie był już zainteresowany takim posunięciem. Nic prostszego, goniec G7, za chwilę roszada, jesteśmy w domu, znaczy już jesteśmy w domu. Pozycja jest kompletnie lepsza czarnymi. Roszada, B5 się kompletnie też nie boimy. Skoczek A5 z tempem zaatakuje gońca. Dobra. Jest posunięcie tutaj, prawdopodobnie taki ruch się szykuje. No i teraz pytanie, czy nie zagrać H6, potem D6. D5 mi bardzo tutaj świta, ale D5 jest dosyć ryzykowne, bicie pionkiem, E4 tutaj. Tak trochę nie bardzo, bym chciał chyba przeciwnika za szybko ukarać, to też nie do końca może być dobre. Myślę, że
Myślę, że jednak H6. Zagram asekuracyjnie, żeby ten goniec nie miał jednak opcji na G5, a w następnym ruchu na spokojnie D6. Chociaż też po głowie chodzi mi taki ruch, aczkolwiek tu będzie bicie, bicie i mogę stracić tego skoczka. Chodzi o to, że jak zagram skoczkiem na E7, taki miałem plan, żeby zagrać D5, ale to jest chyba zbyt wolne. Zobaczcie też, że po ruchu B4 nie trzeba reagować ruchem A6. No i myślę, że na spokojnie ruch D6, tak po prostu. Ostatnia figura już może wyjść do gry. H3, przeciwnik się przed tym broni. Myślę nad tym posunięciem i chyba tak od razu zagram, bo jak wybicie, to wybicie tutaj i wieża się otwiera na hetmana i to jest raczej słuszne. A jak skoczek D2, to żadnej wymiany tu nie będziemy stosować, tylko D5. I już teraz w ogóle jest cudownie. Teraz jest już w ogóle cudownie, słuchajcie. Wybijam tu, bo mam opcję zagrania D5 i no to się wszystko fajnie, no to się super otwiera. Opcja bicia na C3 istnieje. Wtedy skoczek będzie miał dobre pole na D5, na D4 wróć, F5 w zanadrzu, ale to nie jest konieczne, jakieś super. Po takim posunięciu skoczek będzie chciał wlecieć tutaj, więc B6 będzie do wykonania, a potem F5. Zwróćcie uwagę, gram czarnymi i mam kapitalny rozwój figur. Teraz tylko to wykorzystać. Myślę nad tym ruchem również, bo to będzie ciekawe z uwagi na bicie tu i strzałkę tutaj z szachem, a potem tu. To będzie ciekawe, bo chodzi o to, że też grożę takim wybiciem. A goniec broniąc na D3, znaczy jak wybije gońca, to już nie będzie bronił tego punktu D3, więc wtedy będę mógł sobie fajnie tutaj uderzyć. I właśnie skoczek znalazł świetną placówkę, żeby dotrzeć do króla. Wykorzystuje fakt, że przeciwnik nie wykonał jeszcze rozwoju, nie zrobił całego rozwoju figur. Więc już mogę sobie pozwolić na szukanie słabości w obozie przeciwnika i wykorzystywanie ich. Myślę, że to jest proste. Znaczy się proste w zamyśle, w praktyce oczywiście bywa różnie, ale po to speedrunujemy, żeby się tego pouczyć i wykorzystać to w praktyce. Ciekawy ruch. Ciekawy ruch, bo jeżeli zbije tu, to on nie musi bić. Jak zbije tu, to on zbije tu. Jak ja zbije tu, to on zbije tu. Wtedy mam szacha. Dobra, to i tak wszystko się dobrze kalkuluje, więc zbić muszę. Jeszcze po tym ruchu się zastanowię, ale no właśnie, przeciwnik za dużo pozwolił. Jest skoczek D3, król jest zderoszowany, wprawdzie ten goniec jest broniony przez skoczka C4, ale już pionek zdobyty i to jest dużo. To jest bardzo dużo. Jeszcze się zastanawiam nad tym, jak król odejdzie na F1, czy E4 nie jest dobre. Hetman zbije, wieża E8 i tutaj wieża będzie miała fajną, otwartą linię do tego, żeby podziałać. Tylko pytanie, czy to właśnie, czy to zda egzamin. Na chłopski zdrowy rozum może to zdać egzamin. Widzę jeszcze coś takiego, że hetman zbije tutaj, hetman wróci, strzałka, strzałka i skoczek B4, bo jak bicie tutaj, to bije tam, czyli kolejny pionek zdobyty. Znaczy kolejny, teraz mam pionka więcej, tego E5 bym oddał, więc bym odbił później. Ojej, sorry, ja tak gadam, a przeciwnik uciekł, 20 sekund do powrotu ma. Chyba mu się nie spodobał strzał na D3. Brak połączenia, no różnie bywa niestety z przeciwnikami. No dobrze. Okej, zwycięstwo. Nowa partia. Moi drodzy, przypominam, że regularnie gramy też turnieje w klubie Pan Szachus Klub. Podepnę Wam w komentarzu. I w środy gramy rapidowe środy, w poniedziałki Blica. Dwa turnieje w tygodniu na spokojnie sobie rozgrywamy. Tempem 3 plus 2 w poniedziałek i 7 plus 3 w środę. To się fajnie utarło. Myślę, że frekwencja kilkadziesiąt osób zawsze się pojawia, więc super. Mam nadzieję, że pojawi nas się więcej. Słuchajcie, gram obronę królewską indyjską z 1463. Najsilniejszy przeciwnik do tej pory. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I roszada. E5 się nie boimy. Bo skoczek E8, potem będziemy podgryzać centrum. Super, brawo. Mamy to. W ogóle się nie boimy takich rzeczy. Idzie na nas pionek, my będziemy go podgryzać. Ciekawe, jak przeciwnik zareaguje. Jestem prawie pewny, że on się tu posypie. F4, super.
Oczywiście, znaczy super, w sensie tak też grano i posunięcie C5. Idealna partia Byrne Fischer. Jedna partia, którą analizowałem wielokrotnie, zdaje egzamin, bo można powtarzać posunięcia. Słuchajcie, teraz nie mogę wybić żadnym pionkiem, bo stracę hetmana, ale tak też grał Fischer, więc jestem przekonany, że to jest super poza. Skoczek na C6, znaczy grał Fischer, ale też pozycja była przeanalizowana. Jest skoczek C6 i bronię hetmana, przeciwnik kusi się o wybicie, jak najbardziej wybijamy. Ta pozycja jest genialna czarnymi z uwagi na szybki rozwój. Bardzo często to powtarzam. Chcesz grać dobrze w szachy, kombinuj szybki rozwój, będziesz wywierał presję na przeciwniku. Bez dwóch zdań. Tutaj możemy zagrać sobie z planem goniec G4, czyli podgryzanie skoczka z F3, który też kontroluje centrum, więc coś tam działa w centrum, ale my możemy go ładnie tutaj związać. Przy okazji też wieża się fajnie z hetmanem będzie zgrywać. No tutaj jeżeli zbije teraz na E5, przeciwnik mi wymieni hetmany, skoczek wybije, nie będę na E5 kontrolował. Dobrze, więc goniec G4 jak się patrzy. To znaczy tak, zapewne można było wiele innych posunięć wykonać dobrych, typu hetman A5, coś pokombinować, ale dlaczego nie grać prostych szachów? Grożę biciem, bicie i tutaj odbicie pionka. Nawet po wymianie hetmanów będzie super. Czekam, aż on wybije. Ja wtedy skoczkiem wybiję i jeszcze lepiej mi się figury tutaj wyprowadzą. I może to wyglądać super. Znaczy, to już wygląda super. Goniec G4. No cóż, mój przeciwnik, myślałem, że tutaj ogarnia, ale robi co może i to nie jest takie złe. Słuchajcie, mogę też dać szacha. On ucieknie i wieża D8. O, właśnie! Ale uwaga, uwaga, skoczek D5 będzie bardzo groźny. Znaczy, nie będzie mi się to bardzo podobało. Dobra. Zaraz, zaraz, bicie. Aha, bicie tu, wymiana. Potem odbicie tu, bicie tu, tam. To może mieć sens. Pytanie, czy najpierw nie tutaj, tutaj, tutaj. Nie, bo na B7 będzie wisieć. Dobra, bijemy na E5. Dobra, czyli rozbijamy centrum w tym momencie, żeby skoczek też miał opcję. Wymiana hetmanów to wybijam wieżą. Jak najbardziej. Po prostu czarne mają grę i to jest najważniejsze. I też odbijamy teraz spokojnie pionka. I to jest sukces w debiucie. Zdecydowanie. Wymiana, wymiana. Ok, wieża w grze. Zwróćcie uwagę, że on jeszcze nie wyprowadził gońca. Wprawdzie mój skoczek też jest wycofany, ale tu już jest akcja też w centrum. Za chwilę ten skoczek wróci. Może też tędy spróbować obronić punktu D, obronić punkt D5 czy B5, bardziej D5. Oczywiście ten środkowy punkt. Skoczek też tędy i tędy. No dużo jest możliwości, ale tak to też presję wywieramy na pionku. No, zobaczymy, co przeciwnik zrobi, bo może liczy coś takiego. Zawsze mogę odbić. On tu, ja tu, on cofnie skoczka. No dokładnie, tak się też dzieje. Teraz pytanie. Pytanie, pytanie, pytanie. Czy ja nie mogę wybić tu, on tu, ja tu? On gdzieś mi tam trzaśnie stępem, ja tu, on tu. Skoczek się nie wyplącze. No tu może trzasnąć. Tak, 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 tak może trzasnąć. Tu będzie atakował, tu, tu. Mogę wrócić. A, skoczek i tak ma problem. Para gońców tam grozi mat. Dobra. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Tu się dobrze wszystko trzyma. Pionek odbity. O to też chodzi, że odbijamy po prostu pionka. Nawet jak goniec w przyszłości zagra na H6, to mam skoczek G7. Fajne. W razie czego? No seria wymian może nastąpić. Oczywiście może nastąpić. Król jest odkryty, to też jest ważne, bo czasami jest tak, że tym gońcem wybijemy na B2 i potem po wieża B1 uciekamy tutaj. A przeciwnik zupełnie inaczej podszedł do sytuacji. Ciekawe, ale tutaj chyba pionkiem mu zepsuje bardzo mocno. Zastanawiam się nad tym. Tak, tutaj trzeba zbić. Bo jeżeli zbije pionek, to mam też goniec H6. Jeżeli zbije goniec, to wymienię gońce. Przeciwnik dobrze do tego podchodzi. Ok, wymiana. No goniec jest silny, więc go wymieniamy. Wieża wybiła, w porządku. Skoczek. Jak wybije tutaj... dobra, to teraz chyba tak trzeba zagrać. Chyba tak. Trzeba zagrać tak. Oczywiście ta wymiana. Wieża wybija.
Aha, skoczek D5 będzie silny. Ale wtedy będę miał bicie pionka, więc to mi się też będzie kalkulować. Tak, to będzie mi się kalkulować. A tutaj atakuje po prostu pionka. Jak B3, to jest opcja skoczek na E4. Czarne są ok, według mnie. Znaczy, białe też się nieco wyplątały, ale widzę, że już jest podstawka. Słuchajcie, jest podstawka pionka. Więc skorzystam z tego i zdobędę tego pionka na C4. No właśnie, no właśnie, mamy to. Mamy dobrze rozegrany debiut z fajnym pomyślunkiem. Sekundkę, przepraszam. Pralkę musiałem wyłączyć, bo piszczała z Kubana. Nie będzie mnie nic rozpraszać, nawet pralka. Przeciwnik poddał! Wow! Niespodziewana decyzja gościa. Poddał, słuchajcie. Ciekawe. To znaczy tak, no pozycja jest oczywiście lepsza, pionek więcej, wszystko działa, ale żeby poddać od razu w tej sytuacji? Myślę, że za wcześnie. Ale szanuję. Lecimy dalej. 1404. B4. Proszę bardzo. Wariant debiut orangutana. C6. Tutaj istnieje coś takiego jak hetman B6 i A5. Tylko że jak białe znają, to białe mogą z tego fajnie wyjść. Bo chodzi o to, że ja chcę zagrać tak i wymusić posunięcie C3. Tak też zrobię. Tylko że tu najlepsze jest teraz C4. I po wybiciu jest ruch C5. I nie mogę wybić, bo jest wybicie i chodzi o to, że jest atak na hetmana i na wieżę. Tylko że przeciwnik wpadł w te moje sidła w tym momencie. Bo to stoi tragicznie. A ja nie zamierzam tu wybijać nic, tylko grać dalej normalnie w szachy, więc wyprowadzę sobie skoczka. Ok. I tu po prostu ruch D5. Nic prostszego. Nic prostszego. Wyprowadzenie figur i goniec G4. Nie ma tutaj wielkiej filozofii i wyprowadzenie kolejnej figury. Skoczek na D7 i myślę, że E5, tak po prostu. E5 to będzie bardzo łatwe. D3. Miękko zagrywa przeciwnik. Goniec D6. Goniec D6, pilnujemy wszystkich figur. Skoczek oczywiście się wyprowadza, roszada i wszyscy są zadowoleni. Dobra, wieża zagrywa. Ja myślę, że hetmanem wrócimy, nie będziemy stać na rentgenie. Już są groźby typu E4 z opcją zbicia na H2. Więc przeciwnik będzie musiał rozpatrywać ruch H3 prawdopodobnie. Może wtedy goniec F5. Właśnie, on już zagrał. Nawet może tak w sumie. Dlaczego by nie? Jeżeli tu wybije, to ja mam zawsze wybicie tutaj. Trzeba uważać na te taktyczne uderzenia ze strony przeciwnika. No ale co? Posunięcie C4. Mądrze. Mądrze tutaj gra. Mądrze próbuje mnie tutaj pooszukiwać. Teraz pytanie, czy ja tak mogę? No. Mogę. Uderzę też kontrą w centrum. Uderzę kontrą w centrum, bo po tym wybiciu goniec będzie miał pole na E5, bo tutaj też takie nieprzyjemne zagranie C5 się szykowało, ale czarne mają bardzo normalną, dobrą grę. Oczywiście skoczek zagra na D4, tutaj jest opcja takiego zagrania. Myślę, że wymiana tych gońców będzie ok z uwagi na to, że będę chciał zagrać skoczkiem i się tutaj wbić na pole D3. Oczywiście od razu nie mogę, bo jest też strzałka, trzeba uważać na taktykę, ale skoczek po prostu stoi dobrze. Wiecie co? Przeoczyłem. Chyba mogłem pionkę za darmo wziąć. Mogłem. Przeoczyłem to, przyznaję się, bez bicia. Przeoczyłem. Goniec musi wrócić oczywiście. Hetman pilnuje skoczka. Istnieje taki ruch jak skoczek F5 jak najbardziej, ale wprowadzimy sobie wtedy wieżę. A może to w sumie? Bo ta może się przydać też na tej linii. Może wybitka jedna? Czemu nie? Przeciwnik próbuje wymiany. Dobra, jest to, było to wkalkulowane w moje tutaj rozkminki. Na razie zbijemy, żeby otworzyć linię. On oczywiście może odbić tu, ja odbiję. On będzie musiał odbić, dobra. Skoczek D3. Mogę skoczek D3? Mogę. Mogę i to wykorzystam, dlatego że nie ma tutaj bicia na E4. Skoczek będzie chciał, może nie od razu zbić skoczka, gońca, mogę mieć też opcję taką, mogę też wstawić tutaj skoczka bardzo fajnie i mocno napierać. Mi się podoba. Oczywiście jest też opcja skoczek F5,
tutaj i ten skoczek na d6 może wlecieć. Ale czy kto ma lepiej? Bo ja już jestem skoczkiem na d3 w jego obozie. Więc pytanie, czy przeciwnik osiągnął sukces w tym momencie? No nie. Możliwe, że coś tutaj w debiucie można by było zagrać lepiej. Tak czuję, ale i tak jest dobrze. Goniec, to jeszcze mi tutaj przeciwnik pozwolił zagrać skoczkiem wstępem i to jest super dla mnie. Więc atakuję jeszcze gońca, przy okazji też pionka, no ale myślę, że goniec zagra tu lub na d2. Na d2 to w ogóle związanie będzie bardzo nieprzyjemne. Przy okazji skoczek jeszcze na b6 broni, goniec broni. Wydaje mi się, że trzeba coś zagrać w stylu, że d8, goniec f8, g6. G6 w ogóle można chyba od razu. Tak, g6 będzie rozpatrywane przeze mnie z uwagi na skoczek f5. Jedno jest pewne, czarne mają świetną pozycję. Świetno. Kwestia wykorzystania. Co? No tak, mogę zbić tu, on zbije, mogę zbić pionkę za darmo. Wiecie co? Tu chyba nie ma na co czekać. Trzeba to zrobić, bo ten goniec zawsze jest silny. Skoczek też oczywiście, ale pionek to pionek. Bije pionka. Dają pionki? Biorę pionki. Jeszcze wieża A2 grozi, bo jak skoczek by wleciał tu, to wieża A2. Jeszcze mam opcję tu, rozbicia wszystkiego i wybicia tego pionka. No w ogóle tak, złoto. Okej, skoczek wleciał tutaj. A to zaraz, to dlaczego ja nie mogę tak zbić? W czym to przeszkadza? Okej, dwa pionki więcej. Skoczek może już sobie ładnie tu wrócić. Taka opcja istnieje, skoczek F5. Okej. Mam zawsze hetman G6 ze świetną obroną. Dwa pionki więcej. No to nie wiem, przeciwnik coś tutaj chyba się przeliczył. Okej, okay. A to widełki? Nic prostszego. Skoczek na A2 zrobił widełki wieżą. No tak, jak już się pozycja sypie, to już na maksa. Zwykle tak to też bywa. Dobra, bierzemy. No i myślę, że wprowadzenie wieży na wolną linię. No tutaj filozofii też nie ma wielkiej. Jakimś C5 będziemy grozić. Ja tu też nie muszę specjalnie gdzieś tam się rozwijać. Przeciwnik, widzicie, nie był zainteresowany atakiem przez G4. Hetman D5. Myślę, że najlepsze rozwiązanie. Raz, że bronię. Dwa, że wieżę A2. Mam możliwość zagrania. Możliwość mam też taką, żeby sobie oddać jakiegoś pionka, jak będę miał ochotę w dobrej konfiguracji, gdy coś mi tutaj podpasuje, jeśli chodzi o liczenie wariantu. No ale tutaj to już jakość i dwa pionki to jest bardzo dużo. Herman C3, ok. No to co? Tak? Mimo wszystko wieża A2, jakaś tam presja się pojawi. Jak wieża tu, chyba tu, ok, tu nie mogę teraz. A może H5, zrobimy lufcik, właśnie, zrobimy lufcik i opcja taka, gramy H5. Zdecydowanie H5, podgryźć trzeba przeciwnika. Aha, G4 tu będzie mógł zagrać przeciwnik, no dobra, to ja zagram tak. G6. Nie ma skoczka na F5. Właśnie tutaj, właśnie z królem mogą być problemy, więc taki ruch myślę, że trzeba zagrać od razu. Żeby tych problemów oczywiście nie było. Może taki prosty plan Hetman A5, Hetman D2. Teraz już istnieje. I dobrze. No tu się powinno wszystko chyba dobrze kalkulować.
Okej. Chyba na 5. Gram swoje. Hetman tu. A, no to wymiana. Okej, to wymiana. Nawet wybije tego skoczka. Ta wieżówka po prostu będzie bardzo łatwa, żeby wygrać. Wieża D2 i tutaj strzałka. Może być taki ruch, to wtedy może B5. No, dużo pionków do przodu. Nawet po takim ruchu może zbije tu, on mi zbije tu, ja wrócę. Tak zrobimy, wrócę, E3 będę groził. I tutaj zawsze mam wieżę C2. No tutaj oczywiście jak ktoś się nie czuje pewnie w wieżówkach, no to można było spokojnie kontynuować. Ale myślę, że jak ktoś się w wieżówkach dobrze czuje, no to sobie powinien tutaj bez problemu poradzić. To co, król F8, pilnujemy tutaj. Okej. Przeciwnik jeszcze pozwolił wejść na aktywną pozycję G5. Będziemy pionka bronić. Jest ruch E3, bicie i tutaj. Tego pionka mogę skościć wtedy. I to też będzie super. Potem tego i tego. Prosta sprawa. Dobra. Chyba z tego skorzystam od razu. Skorzystam z tego. Nie będę tutaj czekał na jakieś błędy przeciwnika. Tylko od razu będę próbował to robić. Może być szach, może być taki ruch oczywiście. Jak tutaj przeciwnik zagra i tego pionka będzie chciał zbić, to mu pozwolę, zbiję tego. A się dobrze trzyma wszystko. Tak. No po wybiciu jeszcze mogę zbić tego. No wezmę. Wezmę. Dlaczego by nie? Potem tego. Bo tak. Tutaj. Okej. Myślę, że tu. Tędy, bo wieża nie obroni. A jak król F3, no to szach i biorę tego. Podchodzimy króla, myślę, że na spokojnie. Póki co, może nawet tędy rozciągnąć mocno wieżę. Do góry król, szach grozi. Znaczy, gość niby zagrał otwarcie polskie. To nie jest otwarcie polskie. B4 to jest otwarcie Sokolskiego. Ojejku, żebym tutaj się teraz nie pomylił. Otwarcie polskie to jest D4, B5. Tak, jeżeli szach, to oczywiście wieża tutaj. To już no, szacha sobie nie pozwolę. Okej. Ha, taki ruch jest. A tu mam też szacha na szczęście. No bez większego znaczenia tutaj. Grunt, żeby te pionki doprowadzić. Jednego z nich. Damy szacha, żeby ten król jeszcze mi tego pionka nie męczył. I król by się. Ok, mamy to. Moi drodzy, dziękuję za uwagę za dzisiaj. 1355, lecimy do przodu. Życzę miłego dnia, do zobaczenia. Cześć.